Dzień dobry Państwu. Jeśli Państwo odsłuchują tego wykładu, to znaczy, że jest poniedziałek, godzina 12.30. Ja jednak mówię do Państwa dzień wcześniej, czyli w niedzielę o tej samej porze. Nie mam bowiem możliwości ze względu na obowiązki, których nie byłem w stanie przesunąć, spotkać się z Państwem live w ustalonym terminie wykładu. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie dwóm zagadnieniom łączącym się z już kwestiami bardziej szczegółowymi. W zakresie podstaw odpowiedzialności karnej, a mianowicie problematyce czasowego zakresu zastosowania norm prawnokarnych oraz zagadnień łączących się z aspektem miejscowego zakresu ich zastosowania. Rozpoczniemy od analizy dotyczącej czasowego zakresu obowiązywania i zastosowania norm prawnych, dzieląc tę tematykę na właśnie dwa obszary. Inaczej bowiem, spostrzegać należy kwestie związane z obowiązywaniem poszczególnych norm prawnych, inaczej zagadnienia dotyczące możliwości ich zastosowania do konkretnego przypadku. Jeśli chodzi o problem obowiązywania, to można na niego spoglądać z dwóch różnych perspektyw. Po pierwsze, wziąć pod uwagę zestaw źródeł normatywnych, z których rekonstruowane są właściwe dla prawa karnego normy. Norma sankcjonowana i norma sankcjonująca, gdyby przyjąć perspektywę analizy normatywnej, czy też zestaw elementów składających się na znamiona typu czynu zabronionego, wraz z okolicznościami kształtującymi zakres możliwych do orzeczenia konsekwencji, gdyby patrzeć na to z perspektywy struktury normatywnej, odzwierciedlanej w ramach tak struktury przestępstwa. Mówimy zatem o zestawie źródeł, z których rekonstruowane są poszczególne elementy, przesłanki, warunki i rozwiązania określające konsekwencje odpowiedzialności karnych. Natomiast jeśli mówimy o kwestii zastosowania. Ustawy karnej czy zastosowania norm prawnokarnych, to poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju zestaw wzorców normatywnych stosował się będzie do konkretnego przypadku związanego z kwestią odpowiedzialności karnej w odniesieniu do ustalonego już co do czasu i miejsca popełnienia czynu. Kwestia zakresu obowiązywania ustawy karnej. Rozpocząć należy od pewnego uściślenia terminologicznego. Zarówno Konstytucja, jak i Kodeks karny w stosownych regulacjach, w tym w szczególności Konstytucja w artykule 42 w ustępie 1, Kodeks karny w artykule 1 w paragrafie 1 posługują się pojęciem ustawy karnej. Podczas poprzedniego wykładu, kiedy analizowana była kwestia problematyki wykładni Prawa karnego i poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sposób odkodowania wzorców stanowiących podstawy wartościowania poszczególnych czynów, wskazywano, że współcześnie pojęcie ustawy rozumiane jest zdecydowanie szerzej niż czyniono to klasycznie. Nie chodzi tutaj wyłącznie o regulacje zawarte w ustawie, w tym w szczególności ustawie karnej, ale o zestaw wszystkich tych źródeł zawierających poszczególne regulacje czy też postanowienia. Składających się na obowiązujący porządek prawny. Do pojęcia ustawy w tym znaczeniu zaliczać będziemy i to chciałbym raz jeszcze przypomnieć, zarówno postanowienia zawarte w Konstytucji, jak i rozwiązania zawarte w aktach prawa ponadnarodowego, w szczególności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, ale także ze względu na specyficzny sposób kodowania norm prawnokarnych. Postanowienia zawarte w innych niż kodeks karny ustawach, w tym w szczególności kodeksie postępowania karnego, w jakimś zakresie w kodeksie karnym wykonawczym, a także ze względu na elementy uzupełniające i uadek uadekwatniające treść postanowień określających wzorce odpowiedzialności karnej, regulacje zawarte w aktach podustawowych. Mówiąc zatem o czasowym zakresie obowiązywania ustawy karnej, Odnosić się będziemy do wszystkich tych źródeł normatywnych, z których rekonstruowane są wzorce określające podstawę odpowiedzialności karnej. Ponieważ analizujemy system odpowiedzialności karnej w ramach tak zwanego modelu kontynentalnego, zasadniczą rolę w zakresie obowiązywania ustawy karnej odgrywają kwestie łączące się z konwencjonalnym sposobem stanowienia prawa. I powiemy, że z tego punktu widzenia to, co stanowi elementy składające się na system prawa. Albo bardziej precyzyjnie na system prawa obowiązującego, to są postanowienia aktów normatywnych, prawidłowo ustanowionych przez kompetentne w tym zakresie organy i promulgowanych w wymaganej przez prawo formie. Jeśli mówimy zatem o obowiązywaniu ustawy karnej, przy założeniu, iż pojęcie ustawy rozumieć będziemy szeroko, to odpowiadamy na pytanie, jakie elementy, Składają się na system prawny w momencie, w którym dokonywać będziemy na podstawie zawartych w nim regulacji rekonstrukcji wzorca normatywnego stanowiącego podstawę odpowiedzialności oraz określającego konsekwencje, jakie można wymierzyć sprawcy na wypadek jej przypisania. Z punktu widzenia obowiązywania ustawy karnej istotne są dwa e, miejsca, dwa momenty na osi czasu początek obowiązywania i jego koniec. Zdarza się bowiem zarówno tak, że pojawiają się w systemie prawnym określone regulacje, które obowiązują dopiero od pewnego momentu, pojawiają się w odpowiednim punkcie na osi czasu, bywa jednak i tak, że te regulacje w pewnym punkcie przestają obowiązywać i nie należą już do obowiązującego w danym momencie porządku prawnego. Gdy chodzi o początek obowiązywania, to z punktu widzenia reguł przyjmowanych w systemie kontynentalnym, Uznać należy, że dana regulacja zawarta w ustawie lub w innym akcie normatywnym staje się elementem obowiązującego porządku prawnego wtedy, kiedy po prawidłowo przeprowadzonym procesie jej uchwalenia została w sposób prawidłowy ogłoszona, czyli podana do publicznej wiadomości i upłynął niezbędny okres czasu wskazany w akcie stanowienia prawa. Po którym przyjęto konwencjonalnie, iż taka regulacja wchodzi w życie. Przenosząc te ogólne założenia czy zasady na grunt odpowiedzialności karnej, powiemy, że z punktu widzenia źródeł ustawowych, punktem na osi czasu, od którego stwierdzimy, że do systemu prawnego należy jakiś fragment regulacji o randze ustawowej, z którego rekonstruować można podstawy odpowiedzialności karnej, będzie moment, w którym po prawidłowym uchwaleniu i promulgacji z uwzględnieniem okresu spoczywania ustawy, określonego mianem wakacjo legis, została ona uznana w sensie konwencjonalnym po spełnieniu niezbędnych warunków za element obowiązującego porządku prawnego. Ów, okres spoczywania ustawy poruszony przed chwilą ma istotne znaczenie z punktu widzenia prawa represyjnego, ponieważ względy gwarancyjne oraz charakter norm prawa karnego wymagają. By po ustanowieniu określonego aktu prawnego, który określa lub zmienia zasady odpowiedzialności karnej, stworzyć odpowiednią przestrzeń czasową, umożliwiającą wszystkim adresatom zawartych w danym akcie prawa ustanowionym we właściwy sposób norm, zapoznanie się z ich treścią i dzięki temu procesowi stworzenie sobie możliwości zachowania się zgodnie z postanowieniami wynikającymi z tych norm. W okres spoczywania aktu prawnego, spoczywania ustawy, po momencie jej formalnego uchwalenia i promulgacji określa się mianem vacatio legis. Vacatio legis w ramach prawa karnego jest instytucją mającą, jak podkreślono to przed chwilą, szczególne znaczenie o charakterze gwarancyjnym. Jeśli przyjąć te zasady, to w interesującym nas momencie na osi czasu, odpowiedź na pytanie o zestaw postanowień stanowiących części obowiązującego systemu prawnego, które mają znaczenie dla odpowiedzialności karnej, sprowadza się do ustalenia w jakim czasie, jakiego typu regulacje zawarte w jakich ustawach zostały wprowadzone do systemu prawnego i stwierdzenia, że na moment dokonywania oceny stanowią one Części tego porządku, z którego rekonstruujemy normy. Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia związana z odpowiedzią na pytanie, w jakich sytuacjach i po spełnieniu jakich przesłanek poszczególne elementy obowiązującego przez jakiś czas porządku prawnego stają się już elementem nieistotnym z punktu widzenia. Podstaw, zakresu i konsekwencji odpowiedzialności karnych. Nie są zatem elementem obowiązującego systemu prawa w zakresie prawa karnego. I w tym obszarze wskazać należy na następujące rozstrzygnięcia. Po pierwsze, postanowienie ustawodawcy, który wprowadzając kolejne rozwiązanie w ramach konwencjonalnej kompetencji do stanowienia prawa, usuwa daną normę lub zestaw norm, przepis lub zestaw przepisów z, z obowiązującego porządku prawnego poprzez akt ich, ich czy jej derogacji. To rozwiązanie powoduje, że po ogłoszeniu aktu prawnego zawierającego postanowienia o uchyleniu poszczególnych przepisów uprzednio obowiązującego systemu prawnego, i upływie niezbędnego czasu, a więc vacatio legis, w związku z którym ta ustawa, która uchyla poszczególne postanowienia porządku prawnego, wchodzi w życie, te regulacje przestają być elementem obowiązującego porządku prawnego. Ponieważ kwestia ta będzie miała znaczenie dla dalszego wywodu związanego z czasem obowiązywania i czasem zastosowania. Poszczególnych regulacji prawnokarnych należy zaznaczyć dwa elementy. Otóż po prawidłowo przeprowadzonym akcie derogacji, czyli uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy uchylającej poprzednio obowiązujące przepisy, stanowiące źródło rekonstrukcji podstaw, przesłanek, zakresu i konsekwencji odpowiedzialności karnych, mamy do czynienia z systemem, który na osi czasu przedstawiał się będzie następująco. Do momentu uchwalenia i promulgacji ustawy derogującej, system prawny zawierał będzie postanowienia, regulacje objęte rozwiązaniami derogującymi, które do momentu wejścia w życie ustawy derogującej stanowić będą części obowiązującego systemu prawa. Po wejściu w życie ustawy derogującej, ta część regulacji, która jest uchylona na mocy rozwiązań derogujących, przestanie być elementem obowiązującego systemu prawa. Przy czym trzeba podkreślić, że sformułowanie przestanie być ob elementem obowiązującego systemu prawa, odnosić się będzie do okresu liczonego od punktu na osi czasu, w którym wejdzie w życie ustawa derogująca. Można będzie zatem powiedzieć, że system prawny składał się w okresie do momentu wejścia w życie ustawy derogującej z postanowień określających kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej i nie składa się już z tych postanowień po wejściu w życie ustawy derogującej uchylającej te przepisy. W zależności od tego, z jakiego typu rozwiązaniem derogacyjnym mieć będziemy do czynienia w konkretnym przypadku, Odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie ma fakt, iż historycznie do momentu wyjścia w życie ustawy derogującej, w systemie obowiązywały przepisy, następnie uchylone przez konwencjonalny akt prawny, będzie przedstawiała się inaczej. Jeżeli mieć będziemy do czynienia z derogacją zupełną, o której za chwilę dwa zdania więcej chciałbym powiedzieć, to wówczas u fakt historycznego obejmowania przez system prawny norm zderogowanych zasadniczo nie będzie miał żadnego znaczenia. Jeżeli zaś będziemy mieli do czynienia z tak zwaną derogacją częściową, to wówczas okres obowiązywania uchylonych następnie przepisów ustawy określających warunki przesłanki i konsekwencje odpowiedzialności karnej w pewnym okresie na osi czasu mieć może znaczenie. Także dla odpowiedzialności karnej, jeśli rozstrzygać się ją będzie po momencie wejścia w życie przepisów derogujących, a więc takich, które powodują, iż określone postanowienia stanowiące niegdyś elementy obowiązującego porządku prawnego utraciły moc. Poza przypadkami, w których dochodzi do zmiany w zakresie obowiązującego prawa, poprzez rozstrzygnięcia prawodawcy, Polegające na uchyleniu obowiązujących wcześniej przepisów wraz z określonym punktem na osi czasu. Elementem kształtującym zakres prawa obowiązującego są rozstrzygnięcia organów posiadających w tym zakresie stosowne kompetencje. Jak wiadomo, w świetle porządku prawnego obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kompetencje do decydowania o kształcie obowiązującego porządku prawnego posiada Trybunał Konstytucyjny w tym zakresie, w którym dysponuje uprawnieniem derogacyjnym, umożliwiającym stwierdzenie sprzeczności określonych regulacji, także o charakterze ustawowym, z postanowieniami Konstytucji czego konsekwencją może być rozstrzygnięcie przez Trybunał o utracie mocy przepisów z Konstytucją niezgodnych. Mówi się w tym kontekście o tak zwanym uprawnieniu negatywnie prawodawczym po stronie Trybunału Konstytucyjnego. Owa negatywna kompetencja prawodawcza łączy się bowiem tylko i wyłącznie z tym, iż Trybunał może stwierdzić, że pewne elementy, Pewne części, regulacje, postanowienia, przepisy należące do systemu obowiązującego prawa, bez ingerencji prawodawcy, czyli bez uchwalenia i promulgacji ustawy derogującej, przestają być częścią obowiązującego porządku prawnego ze względu na ich sprzeczność z postanowieniami konstytucji. Rozstrzygnięcie Trybunału ma zatem jednoznacznie derogacyjny charakter, podlega ogłoszeniu w dzienniku ustaw i w zależności od kształtu orzeczenia Trybunału wchodzi w życie albo z dniem jego ogłoszenia, albo z momentem wskazanym w wyroku Trybunału jako punkt na osi czasu, od którego stosowne przepisy uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją, Tracą moc aktów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warto pamiętać, że jakkolwiek z punktu widzenia elementów stanowiących części obowiązującego systemu prawa, decyzja prawodawcy o charakterze derogacyjnym, a więc uchwalenie i promulgacja ustawy, która uchyla część przepisów i przenosi je poza element obowiązującego systemu prawnego, i orzeczenie Trybunału stwierdzające niezgodność pewnych przepisów z Konstytucją, czego konsekwencją jest stwierdzenie, iż utraciły one moc i przestały być w ten sposób elementami obowiązującego porządku prawnego, choć z tego punktu widzenia oba te sposoby pominięcia, usunięcia poza system prawa obowiązującego pewnych regulacji wydają się być identyczne, to jednak przy głębszej analizie Istnieją pewne różnice między ustawą o charakterze derogacyjnym a orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który deroguje z systemu prawnego pewne regulacje ze względu na ich sprzeczność z Konstytucją. Warto również pamiętać, że modyfikacje w zakresie obowiązującego porządku prawnego w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego mogą wynikać także z innego typu orzeczeń dotyczących oceny zgodności poszczególnych części systemu prawa z konstytucją, a więc nie tylko takich, które mają charakter par excellence derogacyjny. Ostatni przypadek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczył kwestii związanych z warunkami dopuszczalności przerywania ciąży, to przypadek, w którym dochodzi do modyfikacji zakresu obowiązujących elementów systemu prawnego w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, które nie tylko i niekoniecznie musi mieć charakter orzeczenia derogacyjnego. Warto zatem pamiętać, że z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wyczytać można sporo informacji dotyczących kształtu obowiązującego prawa, najistotniejsze z punktu widzenia czasowego zakresu obowiązywania systemu. Są orzeczenia Trybunału o charakterze derogacyjnym, warto jednak pamiętać, że nie są to wyłączne, Podstawy, w oparciu o które dochodzić może do zmiany zawartości treściowej źródeł składających się na system obowiązującego prawa. W pewnym zakresie znaczenie porządkujące system mają również orzeczenia innych organów sądowniczych, w tym w szczególności rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Jakkolwiek przyjmuje się, że Sąd Najwyższy w systemie kontynentalnym i w systemie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada kompetencji prawotwórczych, to jednak niektóre orzeczenia bywą, bywają przez przedstawicieli doktryny, ale także i częściowo orzecznictwo traktowane jako orzeczenia o charakterystyce bardzo podobnej, a bywa że identycznej z rozstrzygnięciami o charakterze prawotwórczym. Przyjmujący te poglądy muszą w konsekwencji również uznać, że tego typu judykaty mogą mieć znaczenie z punktu widzenia odpowiedzi na pytanie, jak wygląda kształt elementów obowiązującego prawa, składającego się na system, z którego rekonstruowane są elementy tyczące podstaw odpowiedzialności karnej. Elementem zmieniającym zakres obowiązującego dla prawa karnego prawa mogą być również takie postanowienia ustawy, które formalnie objawiają się uchwaleniem nowych regulacji uzupełniających system prawny i nie zawierają elementów wprost derogujących inne obowiązujące wcześniej rozwiązania. Jeśli jednak nowa ustawa czy postanowienia Nowo uchwalonej i wchodzącej w życie ustawy odnoszą się do kwestii odpowiedzialności karnej i zawierają regulacje, które obejmują obszar, zakres i elementy treściowe, wcześniej już uregulowane: to porównanie ze sobą norm poprzednio obowiązujących i zachowujących moc, bo nieuchylonych w związku z wejściem nowej ustawy oraz rozwiązań nowej ustawy. Może prowadzić na poziomie wykładniczym do zmiany zakresu prawa obowiązującego poprzez zastosowanie zasady lex posterior derogat legi priori. Jednej z reguł kolizyjnych, składających się na powszechnie przyjmowany zestaw dyrektyw interpretacyjnych i walidacyjnych, których, których zastosowanie służy rozwiązaniu ujawniającej się kolizji, ale porządkuje również system prawny. Elementem, który wpływać może także na zestaw norm obowiązującego prawa jest instytucja desuetudo. Z historycznie ukształtowany element przesądzający, iż po upływie odpowiednio długiego okresu czasu, uznaje się, iż normy konsekwentnie niestosowane do żadnego przypadku. Przestają mieć charakter reguł, postanowień czy też dyrektyw stanowiących elementy obowiązującego systemu prawa. Jak wiadomo o desuetudo Tudo mówi się zarówno w zakresie rozważań dotyczących ogólnej teorii prawa, jak i w kwestiach dotyczących obowiązywania norm w systemie w kontekście regulacji prawnokarnych, to bardzo trudno byłoby dzisiaj wskazać przypadek, w którym doszłoby do korekty elementów stanowiących części obowiązującego systemu prawnego w oparciu o regułę związaną z instytucją desuetudo. Tudo. Jeśli uwzględnimy wszystkie te elementy, to potrafimy rozstrzygnąć pytanie o zakres elementów składających się na system obowiązującego prawa, w zakresie w którym stanowić on może podstawę do rekonstrukcji rozwiązań istotnych z punktu widzenia odpowiedzialności karnej. Obok kwestii obowiązywania norm, Składających się na system prawa karnego, istotne jest to, co tyczy zakresu związanego z zastosowaniem czasowym norm prawnokarnych. W tym obszarze możliwe są z punktu widzenia modelowego trzy różniące się rozwiązania. Po pierwsze, można przyjąć, a dokładniej może przyjąć tak uprawniony do stanowienia prawa podmiot, że zawarte w uchwalonej, promulgowanej i wchodzącej w życie regulacji postanowienia odnosić się będą tylko i wyłącznie do zdarzeń, które wystąpią w świecie po jej wejściu w życie. Po drugie, można przyjąć rozwiązanie skrajnie przeciwstawne i stwierdzić, że uchwalone rozwiązania dotyczące odpowiedzialności karnej stosować się będą po ich wejściu w życie. Jedynie do zdarzeń, które miały miejsce przed uchwaleniem, promulgowaniem i wejściem w życie stosownego aktu prawnego, zawierającego te rozwiązanie. Łatwo zauważyć, że pierwsze rozwiązanie ma charakter prospektywny i spełnia wszystkie przesłanki związane z gwarancyjnym charakterem norm prawa karnego. Ich zawartość normatywna stosować się będzie wyłącznie do zdarzeń, które mieć będą miejsce po uzupełnieniu systemu prawnego o postanowienia stanowiące podstawę do rekonstrukcji norm określających podstawę odpowiedzialności karnej. W takim przypadku normy działają wyłącznie, prospektywnie. Rozwiązanie drugie wskazane jako modelowe dział... rozwiązanie drugie wskazane jako modelowe obejmuje normy, które odnosić się będą po ich wejściu w życie wyłącznie do zdarzeń. Jakie miały miejsce przed uchwaleniem i wprowadzeniem do systemu prawnego określonych rozwiązań dotyczących odpowiedzialności karnej. To rozwiązanie ma ewidentnie retrospektywny charakter. Zestawiając ze sobą oba modele, widać zasadniczą między nimi różnicę. Pierwszy działa prospektywnie i, jak wskazano, służy do realizacji wszystkich funkcji gwarancyjnych łączących się z odpowiedzialnością w zakresie prawa represyjnego. Drugi działa retrospektywnie i wymaga szczególnego usprawiedliwienia. Trzecie rozwiązanie, najczęściej stosowane, to regulacja, która odnosi się do zdarzeń, zarówno takich, jakie miały miejsce przed jej uchwaleniem i wprowadzeniem do porządku prawnego, jak i tych, które nastąpią po jej wejściu w życie. Mając na uwadze te trzy modelowe rozwiązania, Wrócić należy do dwóch kwestii poruszonych poprzednio. Po pierwsze do problemu związanego z pojęciem derogacji, a po drugie do relatywizacji czasowej, jaka konieczna jest przy analizie poszczególnych rozwiązań składających się na system obowiązującego w zakresie prawa karnego, system, obowiązujących w zakresie prawa karnego rozwiązań, które brać będziemy pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności karnej. Z punktu widzenia pojęcia derogacji, wyróżnia się derogację częściową oraz derogację zupełną. Derogacja zupełna to rozwiązanie specyficzne z tego powodu, że wraz z uchyleniem określonych postanowień składających się uprzednio na system obowiązującego prawa, przesądza, iż stanowiące część systemu prawnego przed uchyleniem normy, mocą rozstrzygnięcia prawodawcy nie będą miały zastosowania ani do zdarzeń, które nastąpią po ich usunięciu z systemu obowiązującego prawa, ani do zdarzeń, które miały miejsce w okresie, gdy stanowiły one przed aktem derogacji część systemu prawnego. To powoduje, że normy te tracą jakiekolwiek normatywne znaczenie i nie mogą być brane pod uwagę z punktu widzenia oceny odpowiedzialności karnej, gdyby tego rodzaju wartościowania prowadzone były po wejściu w życie przepisów skutkujących derogacją zupełną. Obok derogacji zupełnej występuje również zjawisko derogacji częściowej, które polega na modyfikacji zakresu, Przesłanek kształtu, konsekwencji lub rodzaju odpowiedzialności o charakterze represyjnym. Z punktu widzenia konsekwencji, derogacja częściowa polegać może na złagodzeniu zakresu odpowiedzialności karnej co do jej konsekwencji, a więc modyfikacji dotyczących przewidzianych za określone zachowania zachowujące status przestępstwa, kar i środków karnych. Może polegać na zmianie charakteru odpowiedzialności i przekształceniu odpowiedzialności karnej, będącej odpowiedzialnością za przestępstwo, w odpowiedzialność za wykroczenia. Może polegać na modyfikacji innych elementów rzutujących na konsekwencje związane z odpowiedzialnością karną, w tym, na przykład, składających się na system dyrektyw sądowego wymiaru kary. Okoliczności związanych z instytucjami przedawnienia, instytucjami dotyczącymi ciągłości popełnienia czynu zabronionego lub przestępstwa i szeregiem innych rozwiązań, które służyć będą do odpowiedzi na pytanie o to, jak wygląda z punktu widzenia położenia sprawcy system prawny w perspektywie rozmiaru, charakteru i skutków określonych w nim represji. Innymi słowy, derogacja częściowa może prowadzić do zmiany regulacji składających się na system obowiązującego prawa w kontekście jego korzystności dla sprawcy określonego czynu. Przy czym ową korzystność albo jej brak oceniać można wyłącznie poprzez połączenie i jednoczesną ocenę konsekwencji wynikających z systemu obowiązującego uprzednio, a więc przed wprowadzeniem zmiany normatywnej. I systemu obowiązującego po wprowadzeniu modyfikujących rozwiązań. Świadomość konsekwencji wynikających ze zmian regulacji prawnych składających się na obowiązujący system prawa powoduje, że w każdym przypadku, w którym mamy do czynienia ze zmianą obowiązujących regulacji, polegającą na wprowadzeniu nowych rozwiązań, których charakter może być różnoraki, Mamy do czynienia z powinnością podwójnej relatywizacji zachowania z punktu widzenia kształtu systemu na osi czasu. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy zmiana normatywna następuje po dokonaniu stanowiącego podstawę odpowiedzialności czynu, a przed rozpoczęciem procesu oceny w kontekście obowiązujących przepisów prawa, a więc przed momentem, Wartościowania w ramach właściwej procedury. Zmiana w systemie prawnym powoduje bowiem, iż inaczej wyglądał zestaw elementów, z których rekonstruowane były normy w momencie popełnienia czynu, inaczej w momencie, w którym dochodzi do jego prawnokarnej oceny. Jeśli zatem mamy do czynienia z niejedno, niejednorodnie ukształtowanym systemem prawnym, Ocenianym na punkt, na osi czasu, w którym doszło do popełnienia czynu oraz ocenianym w punkcie, w którym rozpoczyna się proces prawnokarnego wartościowania, konieczne jest uwzględnienie szczególnych reguł dotyczących problemu zmiany normatywnej w kontekście ewentualnego oddziaływania tej zmiany do zdarzeń mających miejsce przed jej wejściem w życie. Z tego punktu widzenia istotne są regulacje zawarte w artykule 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykule 1 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykule 4 Kodeksu Karnego. Dwa pierwsze z wymienionych przepisów to przepisy, które dotyczą przede wszystkim zasady nullum crimen nulla pena sine lege oraz wynikającego z nich zakazu retroaktywności działania prawa karnego. Wedle wynikających z tych regulacji ogólnych reguł odpowiedzialność karna opierać się może wyłącznie o regulacje, które stanowiły część obowiązującego systemu prawnego, zanim doszło do zachowania czy do popełnienia zachowania, które stanowić może podstawę tej odpowiedzialności. Można z tych przepisów wyciągać zasadę zakazu retroaktywnego działania przepisów w obszarze prawa represyjnego. Jakkolwiek o takiej zasadzie, zarówno o statusie konstytucyjnym, jak i statusie ustawowym powszechnie się mówi, trzeba koniecznie dodać pewne uzupełnienia dotyczące jej charakteru, zawartości treściowej i konsekwencji. Nie ma bowiem wątpliwości, że nie ma podstaw do tego, by uznać za dobrą podstawę odpowiedzialności karnej zmianę normatywną, wprowadzoną do systemu i skutkującą. Określeniem po raz pierwszy podstaw odpowiedzialności za zachowania, które miały miejsce w przeszłości i w chwili, gdy były popełniane przez sprawcę, nie były uznawane za przestępstwa. W tym zakresie, z wyłączeniem regulacji, które wynikają z norm prawa międzynarodowego i stanowią wyjątek od ścisłej zasady zakazu retroaktywnego działania norm prawa karnego, Wprowadzenie rozwiązań określających podstawy odpowiedzialności karnej nie może skutkować odpowiedzialnością za takie czyny, które popełnione zostały przed ich wejściem w życie i w okresie, gdy były realizowane, nie były w systemie opisane jako zachowania przestępcze. Inaczej wygląda kwestia, w której zmiana normatywna. Skutkuje jedynie modyfikacją zakresu odpowiedzialności karnej. Ta modyfikacja może przybierać dwojakiego rodzaju postać. Po pierwsze, może prowadzić do depenalizacji, o której mowa była przed chwilą, albo zupełnej, czyli takiej, która odnosi się zarówno do zdarzeń po uchyleniu norm statujących podstawę odpowiedzialności za przestępstwo na przyszłość, jak i Wykluczającej możliwość wartościowania zachowań, które popełnione zostały wcześniej jako przestępstwa, ze względu na uchylenie stosownych rozwiązań. I może być to depenalizacja częściowa, która modyfikuje charakter lub zakres albo konsekwencje odpowiedzialności karnej, nie wyklucza jednak całkowicie możliwości wartościowania zdarzeń z przeszłości jako stanowiących podstawę odpowiedzialności o charakterze represyjnym. Jak powiedziano, depenalizacja częściowa polegać może albo na tym, że zmienia charakter odpowiedzialności, przenosi ją ze sfery odpowiedzialności za przestępstwo w sferę odpowiedzialności za wykroczenia, albo może modyfikować zakres tej odpowiedzialności lub jej konsekwencje. Łatwo zauważyć, że Zachodzą fundamentalne różnice między przypadkiem częściowej depenalizacji, która zmienia charakter odpowiedzialności i przekształca zachowania uprzednio traktowane jako przestępstwa, w zachowania stanowiące od momentu wejścia w życie zmiany normatywnej jako wykroczenia, od wypadku, w którym depenalizacja polega na zmianie. Konsekwencji związanych z odpowiedzialnością karną, ale przy pozostawieniu jej jako odpowiedzialności za przestępstwo. Dodać należy, że zmiana normatywna polegać może również na modyfikacji penalizacji idącej w kierunku zmiany, która w jakimś stopniu ma charakter obostrzający charakter lub konsekwencje tej odpowiedzialności. I w odniesieniu do tych trzech różnych rodzajów zmian, Przewidziane są w systemie obowiązującego prawa odmienne rozwiązania. Jeśli chodzi o rozwiązanie mające charakter łagodzący zakres, konsekwencje lub inne aspekty wpływające na odpowiedzialność karną, powiemy, że działa ona w odniesieniu do wszystkich zachowań, które miały miejsce zarówno przed, jak i po dokonaniu owej zmiany normatywnej. Widać to wyraźnie, jeśli spojrzy się na treść artykułu 4, paragraf 1 kodeksu karnego centralny przepis dotyczący reguł prawa intertemporalnego, który statuje ogólną zasadę stosowania ustawy nowej do oceny zdarzeń stanowiących podstawę odpowiedzialności karnej, z wyjątkiem wskazującym, że zastosowanie znajdzie ustawa obowiązująca poprzednio, jeżeli była względniejsza dla sprawcy. Przepis ten wyraźnie akcentuje sygnalizowaną już wcześniej potrzebę oceny zestawu źródeł, z których rekonstruowane są przesłanki odpowiedzialności karnej, w dwóch punktach na osi czasu. Na moment popełnienia czynu, co z punktu widzenia dokonywanej po popełnieniu tego czynu zmiany normatywnej, będzie momentem obowiązującym poprzednio w stosunku do zmiany. Oraz na moment prawnokarnego wartościowania uwzględniający wprowadzoną zmianę normatywną. Jeżeli zmiana normatywna, czyli nowe regulacje, będą miały charakter neutralny z punktu widzenia podstaw, zakresu, konsekwencji, i wszelkich innych skutków związanych z przypisaniem odpowiedzialności karnej. Innymi słowy, pojawią się nowe regulacje w systemie prawa, ale będą one identyczne co do zakresu i zawartości treściowej jak obowiązujące poprzednio, to reguła wyrażona w artykule 4 paragraf 1 nakaże stosować do oceny czynów mających miejsce przed wejściem w życie tej zmiany przepisy nowe, ponieważ ich charakter jest identyczny jak charakter przepisów obowiązujących poprzednio, a przepis ten stanowi zasadę stosowania ustawy nowej. Natomiast jeżeli zmiana normatywna prowadzić będzie do jakiejkolwiek modyfikacji w zakresie odpowiedzialności karnej, która skutkować będzie pogorszeniem sytuacji sprawcy, innymi słowy, jej rozwiązania oceniane całościowo i inkonkreto, Będą mniej korzystne niż regulacje obowiązujące poprzednio, wówczas zgodnie z regułą opisaną w artykule 4, paragraf 1, stosować się będzie do oceny czynu popełnionego w okresie sprzed zmiany normatywnej, ale wartościowanego po wprowadzeniu w życie zmian w zakresie obowiązującego porządku prawnego przepisy obowiązujące uprzednio. Można zatem konstatować, że z punktu widzenia określonych w kodeksie karnym reguł intertemporalnych ustawa przewiduje zasadę niedziałania prawa wstecz, jeżeli jest ono mniej korzystne dla sprawcy, i zasadę retroaktywnego działania prawa, jeżeli jest ono dla sprawcy korzystniejsze, mimo iż weszło w życie po popełnieniu stanowiącego podstawę odpowiedzialności karnej czynu. To, co należy w sposób szczególny zaznaczyć, to powinność dokonywania oceny konsekwencji zmiany normatywnej in konkreto, a więc z uwzględnieniem okoliczności wartościowanego przypadku i przy wzięciu pod uwagę wszystkich elementów składających się na podstawy, zakres, konsekwencje i wszelkie modalne skutki rozstrzygnięcia o odpowiedzialności karnej. O tym, która z ustaw Poprzednio obowiązująca czy aktualnie stanowiąca część systemu prawnego na moment wartościowania jest korzystniejsza dla sprawcy, wymaga detalicznych analiz odnoszących się do wszystkich aspektów prowadzonych in konkreto z uwzględnieniem okoliczności konkretnego wartościowanego czynu. To, co wydaje się istotne, to świadomość, że ocena, która z ustaw obowiązująca poprzednio, czy obowiązująca w czasie orzekania jest korzystniejsza dla sprawcy, dokonywana jest poprzez hipotetyczne ustalenie potencjalnych konsekwencji wynikających z zastosowania ustawy uprzednio obowiązującej i ustawy nowej do wartościowanego czynu. Dopiero po przeprowadzeniu tego skomplikowanego procesu oceny. Można będzie stwierdzić, jaki charakter ma wprowadzona zmiana normatywna i czy rozwiązania w niej zawarte są neutralne w stosunku do rozwiązań poprzednio obowiązujących, czy nie przynoszą żadnej zmiany, czy też mają charakter korzystniejszy, albo pogarszający sytuację podmiotu, który jest sprawcą wartościowanego czynu. Jeżeli zmiana normatywna prowadziłaby do pogorszenia sytuacji sprawcy czynu popełnionego przed jej wejściem w życie, to powiemy, że nie znajdzie ona zastosowania do oceny tego zdarzenia, a podstawą wartościowania będą przepisy obowiązujące poprzednio. Trzeba również zaznaczyć, że kwestia ustawy obowiązującej poprzednio może być o wiele bardziej skomplikowana niż zarysowana w opisanym przed chwilą przykładzie. Nie jest bowiem wykluczone, że między momentem popełnienia czynu a momentem orzekania, czyli dokonywania jego prawnokarnej oceny, dojdzie do więcej niż jednej zmiany normatywnej kształtującej elementy obowiązującego porządku prawnego. Jeśli mielibyśmy do czynienia z takim przypadkiem, to łatwo zauważyć, że między stanem systemu prawnego na moment popełnienia czynu i stanem systemu prawnego na moment orzekania istnieć będzie jeszcze co najmniej jeden stan pośredni, który określał będzie elementy zawartości treściowej porządku prawnego w okresie po popełnieniu wartościowanego czynu. Do momentu poprzedzającego jego prawnokarną ocenę. Będzie to zatem z tego punktu widzenia ustawa epizodyczna, mieszcząca się między tymi dwoma zasadniczymi punktami na osi czasu. Z punktu widzenia obowiązujących w prawie karnym reguł, ustawą poprzednio obowiązującą, której znaczenie w kontekście aktualnego stanu systemu prawnego oceniać należy przy rozstrzyganiu kwestii stanowiącej odpowiedź na pytanie. Jaki zestaw źródeł stanowić ma podstawę do rekonstrukcji wzorców służących do oceny odpowiedzialności karnej? Za ustawę obowiązującą poprzednio w tej perspektywie uważać należy każdą ustawę, każdy kształt systemu prawnego, który obowiązywał przed momentem rozstrzygania o kwestii odpowiedzialności karnej. Innymi słowy, za ustawę względniejszą będzie można in konkretowo. Uznać również i tę, która obowiązywała z punktu widzenia dwóch momentów na osi czasu, epizodycznie. To znaczy, weszła w życie po popełnieniu wartościowanego czynu i przestała obowiązywać przed momentem, w którym dochodzi w konwencjonalnej procedurze do oceny tego czynu. Obowiązywała zatem epizodycznie pomiędzy tymi dwoma punktami na osi czasu. Jest jednak elementem ustaw obowiązujących, wcześniejszych, czyli uprzednich, przed zestawem regulacji branych pod uwagę jako aktualny na moment orzekania kształt porządku prawnego. Gdyby okazało się, że ustawa epizodyczna jest ustawą najkorzystniejszą dla sprawcy, to stosując reguły opisane w artykule 4, paragraf 1, należy tę ustawę, Wziąć za podstawę odpowiedzialności karnej i uczynić nią normatywnym źródłem orzeczenia rozstrzygającego ten problem. To oznacza, że w prawie karnym mamy do czynienia z konstytucyjnie zakorzenioną, opisaną w artykule 1, paragraf 1, oraz z konkretyzowaną w artykule 4, paragraf 1, zasadą lex severior retro non agit. Ustawa surowsza nigdy nie może działać wstecz i zasadą lex mitrior retro agit. Jeśli nowe stanowiące część porządku prawnego rozwiązania pojawiły się po popełnieniu czynu, ale ich konsekwencje sprowadzają się do tego, że skutki przypisania odpowiedzialności karnej byłyby dla sprawcy korzystniejsze, to będą się one stosowały retroaktywnie do oceny popełnionego przed ich wejściem w życie czynu. Nie można tego uczynić jedynie wtedy, jeżeli zmiana normatywna wprowadzałaby jakiekolwiek elementy zwiększające surowość lub pogarszające pozycję sprawcy w stosunku do tych, jakie wynikały z systemu obowiązującego na moment popełnienia czynu prawa. Wtedy przyjmujemy, iż wiąże nas zakaz nieretroaktywnego działania prawa o charakterze surowszym i podstawą rozwiązania powinny być te przepisy, które dają podstawę do rekonstrukcji norm obowiązujących na moment popełnienia czynu zabronionego. Jak łatwo zauważyć, przy problematyce zakresu obowiązywania norm składających się na system. Prawny, z którego rekonstruowane są wzorce odpowiedzialności karnej i reguły określające jej konsekwencje, jak i w zakresie odpowiedzi na pytanie, jakie normy znajdują zastosowanie w konkretnym przypadku. Istotne są zarówno te elementy, które łączą się ze zdarzeniami konwencjonalnymi, wpływającymi na kształt obowiązującego systemu prawa, a więc łączą się z działalnością o charakterze prawodawczym. Albo z innymi zdarzeniami, które wpływają na zakres i treść obowiązujących w porządku prawnym norm, przypomnę tutaj co najmniej o znaczeniu derogacyjnych, negatywnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ale także i znaczeniu innych rozstrzygnięć Sądu Konstytucyjnego, jak i znaczenie ma to, w jakim momencie popełniony został wartościowany czyn. Podkreślić należy raz jeszcze. Że problem intertemporalny ujawni się wtedy i tylko wtedy, jeżeli między czasem czynu stanowiącego podstawę prawnokarnego wartościowania, a czasem dokonywania owego wartościowania, określanym konwencjonalnie jako czas orzekania, dojdzie do zmiany co do zakresu, kształtu i konsekwencji obowiązującego prawa. Tylko wtedy pojawia się pytanie, w jaki sposób rozstrzygnąć to, który zestaw z norm obowiązujących w czasie popełnienia czynu, obowiązujących w czasie orzekania, czy obowiązujących być może pośrednio między czasem czynu a czasem orzekania, stanowić powinien podstawę rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej. Istotne są zatem dwa elementy. Punkt na osi czasu, wyznaczany przez popełnienie stanowiącego podstawy wartościowania czynu, a więc punkt, który określić moglibyśmy przy pojęciu sformułowania czas popełnienia czynu, zdarzenia, które jest podstawą oceny, czas orzekania, a więc moment dokonywania konwencjonalnej czynności. W której dochodzi do rozstrzygnięcia pytania o odpowiedzialność karną sprawcy historycznie popełnionego w określonym czasie czynu i czas dokonywania zmian normatywnych oraz ich konsekwencje z punktu widzenia wyboru podstawy normatywnej oceny. Czas popełnienia czynu zabronionego ma znaczenie jeszcze w kilku innych perspektywach. Po pierwsze ustawa karna Przyjmując negatywną ogólną klauzulę zawinienia, wskazuje w artykule 1 paragraf 3, że odpowiedzialności karnej podlegać może ten tylko, kto dopuszcza się czynu umożliwiającego przypisanie mu winy w tym czasie, kiedy popełnił wartościowane zachowanie. Ustawa określa konsekwencje upływu czasu, w tym w szczególności odpowiedniej przestrzeni między czynem a wartościowaniem. W kontekście instytucji przedawnienia. Dla obliczania terminów przedawnienia istotne jest to, w jakim momencie, w jakim czasie popełniony został czyn. Czas czynu ma istotne znaczenie z punktu widzenia przesłanki wieku dotyczącej sprawcy tego zdarzenia. Ustawa przyjmuje bowiem konwencjonalnie i alternatywnie określone warunki brzegowe. Odpowiedzialności karnej co do zasady podlegać może ten tylko, kto w czasie czynu, Ukończył lat 17. W wyjątkowej kategorii przestępstw opisanych wyraźnie w artykule 10 odpowiedzialność karna możliwa jest w stosunku do sprawców, którzy w czasie czynu ukończyli lat 15. Nie ma żadnej wątpliwości, że precyzyjne ustalenie czasu popełnienia czynu stanowiącego podstawę prawnokarnego wartościowania jest istotne dla określenia tej fundamentalnej i konwencjonalnej zarazem przesłanki odpowiedzialności karnej. Jest to istotne także z punktu widzenia konsekwencji określanych mianem recydywy w prawie karnym, ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia oceny zachowań, których realizacja rozciągnięta jest w czasie takich, które zalicza się do kategorii zachowań popełnionych w warunkach ciągłości, czyli składających się na prawnokarnie rozumiany czyn ciągły, czy też zachowań o charakterze trwałym. Które realizowane są w dłuższej przestrzeni na osi czasu. Także w tych przypadkach odpowiedź na pytanie: jak określać będziemy czas popełnienia czynu? I odpowiedź na pytanie: czy będziemy czas popełnienia czynu określać poprzez wskazanie punktu na osi czasu, czy też być może pewnego przedziału? Wyznaczanego przez dwa punkty, między którymi rozgrywać się będzie aktywność lub pasywność sprawcy ma znaczenie fundamentalne. Kwestie czasu popełnienia przestępstwa określa artykuł 6 paragraf 1, który wskazuje, że uważa się za ten czas moment lub przedział na osi czasu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania. Innymi słowy, Kwestia po czasu popełnienia przestępstwa, a dokładniej czasu popełnienia zdarzenia historycznego, czynu stanowiącego podstawę oceny w kontekście warunków przestępczości opisanych w ustawie, określa się na moment działania, lub zaniechania sprawcy. Łatwo zauważyć, że ogólna reguła, którą posługuje się ustawodawca, ma charakter Związany z przebiegiem zachowania sprawcy i odnosi się w przypadku działania do określonego zachowania, które miało charakter zewnętrzny i dało się percepować, i wymaga określenia punktu na osi czasu, w którym zostało ono przez sprawcę zrealizowane, albo do określonego zaniechania sprawcy. Które także wymaga relatywizacji na osi czasu. Istnieje jednakowoż fundamentalna różnica między działaniem a zaniechaniem, która ujawnia się w perspektywie odpowiedzi na pytanie o czas, w jakim zostały one zrealizowane. O ile w przypadku działania możliwe jest rozstrzygnięcie kwestii czasu jego popełnienia, Poprzez rekonstrukcję historycznego zdarzenia w oderwaniu od elementów normatywnych, o tyle w przypadku zaniechania zabieg taki nie może zostać przeprowadzony. Ponieważ sam brak aktywności nie pozwala na wyznaczenie żadnego punktu lub punktów na osi czasu, które relewantne byłyby z punktu widzenia zawartości treściowej. Zawartej w artykule 6, paragraf 1. Nie wiemy bowiem, obserwując nieaktywną osobę, w jakim momencie dopuszcza się ona zaniechania, a więc nie dopełnia ciążącego na niej obowiązku działania, bo o to w przypadku zaniechania chodzi. Trzeba zatem dodać, że regulacja zawarta w artykule 6, paragraf 1. Wyznaczająca ogólne reguły służące do rozstrzygnięcia czasu popełnienia przestępstwa, czasu popełnienia zdarzenia lub czynu stanowiącego podstawę uznania za przestępstwo, oparta jest na stwierdzeniu, że chodzi tutaj o czas, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, to jednak w przypadku działania pozwala na określenie tego czasu w oderwaniu od elementów normatywnych i nie umożliwia takiego działania w odniesieniu do zaniechań. By odpowiedzieć na pytanie o czas, w którym sprawca zaniechał nakazanego działania, musimy uprzednio zrekonstruować normę, która nakłada na sprawcę w konkretnych okolicznościach, w konkretnym czasie, powinność podjęcia nakazanego działania. Dopiero uwzględnienie tej normy i odniesienie jej do pasywności sprawcy w aspekcie nakazanego przez tę normę działania oraz wyznaczenie punktu na osi czasu, w którym w ostatnim momencie było jeszcze możliwe zrealizowanie przez sprawcy nakazanej przez normę czynności, której nie zrealizował, pozwoli nam na wyznaczenie czasu popełnienia czynu przez zaniechanie, a w konsekwencji popełnienia przestępstwa w wyniku braku nakazanej Aktywności. Rozwiązanie zawarte w artykule 6, paragraf 1, jest również niezupełne, jeśli zestawi się je z tymi wypadkami, w którym działanie sprawcy albo jego zaniechanie nie ma charakteru jednopunktowego. Nie ogranicza się do pewnego wąskiego wycinka na osi czasu. Wtedy, gdy przedmiotem wartościowania są zachowania rozciągnięte w czasie trwałe, wielokrotne, powtarzalne, ciągłe, rozgrywające się między dwoma punktami na osi czasu. Odpowiedź na pytanie o czas popełnienia czynu zabronionego jest a w konsekwencji o czas popełnienia przestępstwa jest wyjątkowo skomplikowana. W formułach ogólnych Postuluje się, by przyjmować, że zasadniczo, zarówno w przypadku zachowań, czyli działań i zaniechań skoncentrowanych w jednym punkcie na osi czasu, jak i w przypadku zachowań będących działaniami lub zaniechaniami rozciągniętymi na pewną przestrzeń na osi czasu, wyznaczać należy czas popełnienia punktowo i przyjmuje się, że owym czasem jest ostatni moment działania. Albo ostatni moment, w którym możliwe było dopełnienie nakazanego działania, gdy rozważa się czas popełnienia zaniechania, to trzeba jednak już w tym miejscu powiedzieć, że ta ogólna zasada wymaga pewnej korekty. Otóż odpowiedź na pytanie, czy czas popełnienia czynu wyznaczać będziemy jako pewien przedział na osi czasu między dwoma precyzyjnie opisanymi punktami, czy też wyłącznie jako jeden z punktów na tej osi? Zależy od tego, na potrzeby jakiej instytucji czynić będziemy te ustalenia. By twierdzenia te oprzeć na dwóch przykładach. Jeśli spojrzymy na problem związany z możliwością przypisania winy w czasie czynu, a więc warunku, o którym mowa w artykule 1, paragraf 3, czy kwestie związane z na przykład okolicznościami wyłączającymi winę. Mającymi znaczenie także w perspektywie tej ogólnej zasady, to przyjmiemy, że dla odpowiedzialności karnej konieczne jest ustalenie, że sprawcy można było przypisać winę w stosunku do każdego momentu związanego z popełnionym przez niego czynem, działaniem lub zaniechaniem w każdym jego aspekcie. Nie chodzi tutaj zatem wyłącznie o ten punkt na osi czasu który jest końcem realizowanego przez sprawcę działania rozciągniętego na pewnej przestrzeni, czy też ostatnim momentem, w którym sprawca mógł dopełnić jeszcze nakazane mu przez normę działanie, ale o każdy element złożonego ciągu zdarzeń składających się na rozciągnięte w czasie działanie albo rozciągnięte w czasie zaniechań. Z punktu widzenia przesłanki opisanej w artykule 1, paragraf 3, nie będzie zatem żadnej wątpliwości, że czasem popełnienia czynu będzie czas liczony od momentu jego rozpoczęcia do momentu jego zakończenia, a więc pewien przedział na osi czasu, co ma szczególne znaczenie przy zachowaniach w czasie rozciągniętych. Identycznie oceniać będziemy czas popełnienia czynu w odniesieniu do zaniechań. W perspektywie przesłanki zawinienia, spójrzmy na to samo zagadnienie z punktu widzenia przesłanki wieku. Jeżeli mamy do czynienia ze zdarzeniem skoncentrowanym w jednym punkcie na osi czasu, czy to działaniem, czy zaniechaniem, nie będzie żadnego problemu z odpowiedzią na pytanie, czy w chwili dopuszczenia się tego działania lub niedopełnienia powinności działania w określonym kierunku, a więc zaniechania, sprawca. Miał ukończone 15 w odniesieniu do kategorii wymienionej w artykule 10 paragraf 2, czy 17 w odniesieniu do wszystkich innych przestępstw, e, miał ukończone 15 czy 17 lat. Jeśli jednakowoż sprawca dopuszcza się zachowania rozciągniętego w czasie, trwającego co najmniej kilka dni, to bez problemu można wyobrazić sobie sytuację, w której rozpoczyna trwałe, powtarzalne, ciągłe zachowanie zanim mu kończy 15 lub 17 lat i kończy je po przekroczeniu tej bariery wieku. W takim przypadku wyznaczenie punktowo czasu popełnienia czynu czyli na ostatni moment, w którym działał lub na ostatni moment, w którym mógł dopełnić nakazanego działania, lub zaniechał, prowadzić będzie do uznania, że Sprawca spełniał przesłanki odpowiedzialności karnej związane z kryterium wieku. W obu wskazanych przed chwilą przypadkach, czy to 15- czy 17-letniego, ze względu na przekroczenie w trakcie trwającego czynu, czyli działania lub zaniechania, granicy wieku określonej konwencjonalnie w kodeksie, ostatni moment działania lub zaniechania następuje już w sytuacji, w której sprawca osiągnął odpowiedni wiek. Ale istnieje taka przestrzeń, taka część działania lub zaniechania składającego się na nierozerwalną całość rozciągniętą na osi czasu, którą sprawca realizuje przed ukończeniem 15 lub 17 lat. Gdyby przyjąć perspektywę punktowego wyznaczania czasu popełnienia czynu i przestępstwa, dochodziłoby tutaj do rozstrzygnięć nie dających się pogodzić z rudymentarnymi zasadami w prawie karnym. Przypisywalibyśmy bowiem odpowiedzialność w części, która miała miejsce przed ukończeniem 15 lub 17 roku życia sprawcy, który do takiej odpowiedzialności w tej części owego zachowania nie może być zgodnie z regułami obowiązującymi w polskim systemie prawa pociągnięty. Ten przykład powinien dostatecznie obrazować to, że także w odniesieniu do owego kryterium czasem popełnienia czynu. W przypadku czynów ciągłych, powtarzalnych, rozciągniętych w czasie, wielokrotnych, ale stanowiących jedną całość, jest czas liczony między dwoma punktami początkiem i końcem działania, albo początkiem i końcem zaniechania, a więc punktem, w którym sprawca już mógł w pierwszym możliwym momencie dać posłuch nakazowi podjęcia określonego działania wynikającego z normy i punktem, w którym w ostatnim momencie mógł jeszcze zrealizować nakazane działanie. Z punktu widzenia przesłanki zawinienia wykazać trzeba będzie, że w odniesieniu do każdego elementu tak złożonego zdarzenia rozciągniętego na osi czasu, gdzie ów przedział traktowany jest jako czas popełnienia czynu, sprawca spełniał przesłanki do zawinienia, czyli do postawienia mu zarzutu. W perspektywie warunku związanego z kryterium wieku, wyznaczenie czasu czynu, jako pewnej przestrzeni między dwoma punktami na osi czasu, dać nam będzie dawać nam będzie podstawy do tego, by rozwiązać problem związany z przesłanką odpowiedzialności karnej. Podstawą przypisania mogą w tych przypadkach być tylko te części zachowania, działania lub zaniechania, które popełnione zostały po przekroczeniu przez sprawcę odpowiednio konwencjonalnej granicy 15 lub 17 lat. Te, które miały miejsce wcześniej, podstawą takiej odpowiedzialności być nie mogą. By podsumować te rozważania ogólne, jakkolwiek istnieje reguła wskazująca na to, że czasem popełnienia czynu jest czas działania lub zaniechania sprawcy, wyrażona w artykule 6 paragraf 1, to musimy koniecznie pamiętać, że reguła ta wymaga doprecyzowania i powiązania z konkretną instytucją prawa karnego, do, dla której czy dla której to potrzeb dokonywać będziemy ocen dotyczących czasu popełnienia. W odniesieniu do tych instytucji, które związane są z punktem na osi czasu, wskażmy tutaj przedawnienie jako istotną instytucję, związaną punktowo z wyznaczeniem czasu popełnienia czynu. Czas czynu wyznaczać będziemy na ostatni moment działania lub ostatni moment, w którym możliwe było dopełnienie nakazanego działania przy zaniechaniu. We wszystkich tych przypadkach których interesować nas będą przesłanki odpowiedzialności lub elementy ją modyfikujące powiązane z całą podstawą wartościowania, czyli całym popełnionym przez sprawcę działaniem lub zaniechaniem. Czas popełnienia nie będzie wyznaczany punktowo, ale będzie rozstrzygany poprzez wyznaczenie pewnego przedziału na osi czasu, w którym między dwoma punktami pojawiać się, pojawiać się będzie działanie lub zaniechanie stanowiące podstawę Potencjalnej odpowiedzialności karnej. Dwa zdania powiedzieć trzeba byłoby jeszcze na temat problematyki związanej z tym, jak rozumieć należy czas orzekania, bo takim pojęciem posługuje się ustawa karna, lub też czas dokonywania prawnokarnej ewaluacji. Tym terminem posługiwano się wielokrotnie w trakcie dzisiejszego spotkania. Otóż, jakkolwiek Prima facie mogłoby się wydawać, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ten moment, w którym rozstrzyga się kwestię odpowiedzialności karnej i jej konsekwencji, czyli moment wydawania stosownego rozstrzygnięcia przez sąd przypisujący odpowiedzialność karną lub też przez sąd, który po dokonaniu kontroli instancyjnej odnosi się do prawidłowości rozstrzygnięcia tyczącego przypisania odpowiedzialności karnej, to... Powszechnie przyjmuje się, że pojęcie czasu orzekania rozumieć należy zdecydowanie szerzej. I obejmuje on wszystkie rozstrzygnięcia, które wpływać mogą na zakres, charakter lub stopień konsekwencji związanych z przypisaniem odpowiedzialności karnej, jeśli tylko zapadają przed momentem ostatecznego wykonania wymierzonych sprawcy przestępstwa kar lub środków karnych. To jest istotne stwierdzenie. Jeśli bowiem szeroko rozumieć się będzie czas orzekania, jako obejmujący wszelkie rozstrzygnięcia, także te, które zapadają już po prawomocnym przypisaniu odpowiedzialności karnej i służą do określenia lub modyfikacji zakresu wynikających z orzeczenia przypisującego konsekwencji, to wynikać z tego będzie, że reguły prawa intertemporalnego. W tym w szczególności zasada lex severior retro non agit, lex mitrior retro agit. Nowa ustawa surowsza nie działa wstecz, bo zasady gwarancyjne prawa karnego, ale nowa ustawa korzystniejsza dla sprawcy ma do niego zastosowanie, niezależnie od tego, iż stała się częścią obowiązującego porządku prawnego już po popełnieniu zarzucanego i po przypisaniu odpowiedzialności za zarzucany czyn ma znaczenie fundamentalne. Rodzić to będzie pewne konsekwencje związane z modelem rozwiązywania kwestii intertemporalnych w kodeksie karnym wykonawczym, gdzie przyjmuje się zdecydowany prymat ustawy nowej, ale wydaje się, że szerokie rozumienie pojęcia czasu orzekania, uwzględniające wszelkie rozstrzygnięcia w tym zakresie, powoduje, iż także w odniesieniu do regulacji związanych z prawem karnym wykonawczym, Powinno się bezwzględnie stosować regułę intertemporalną opisaną w artykule 4 paragraf 1 kodeksu karnego. I kilka zdań. Przed zakończeniem dzisiejszego spotkania chciałbym poświęcić problematyce miejsca popełnienia czynu zabronionego i miejscowego charakteru obowiązywania ustawy. Jak. Można się łatwo zorientować, problem zagadnienia miejscowego zastosowania ustawy karnej łączy się z dwoma kwestiami. Po pierwsze, z odpowiedzią na pytanie, jaki jest zakres zastosowania regulacji składających się na system prawa karnego obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. W tym obszarze przyjmujemy dwie zasady. Pierwszą związaną z terytorialnym aspektem obowiązywania polskiego systemu prawnego, co do którego można powiedzieć, iż obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozumianym konwencjonalnie i wyznaczanym poprzez stosowne regulacje zawarte w ustawie dotyczącej wyznaczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej, to jest cały obszar terytorium lądowego Rzeczypospolitej Polskiej plus obszar wód, Terytorialnych obejmujących zasadniczo 12 mil liczonych od linii brzegowej, wraz ze wszystkimi elementami lądu znajdującymi się w tej przestrzeni i szczególną regulacją dotyczącą wyznaczania obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącej wysp Uznami Wolin, a także przyjmującą, że za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się obszar polskich statków wodnych lub powietrznych. O ile problem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasadzie nie wywołuje większych komplikacji, jedynym elementem, który obciąża interpretatora, jest wyznaczenie zakresu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej z owym konwencjonalnym rozszerzeniem na obszar polskich statków wodnych lub powietrznych. O tyle odpowiedź na pytanie, co zrobić w sytuacji, w której zachowanie sprawcy ma miejsce na polskim statku wodnym lub powietrznym, ale w sytuacji, w której nie znajduje się on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywoływać może pewne komplikacje i wymaga uwzględnienia szczególnych reguł kolizyjnych. Nie ma problemu, jeżeli statek lotniczy lub morski, wodny, Znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obszar Polskiego Lotniska lub obszar powietrzny, ale stanowiący część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Port lub wody przybrzeżne stanowiące część Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku, jeśli chodzi o zasadę terytorialną, spełnione mamy obie przesłanki. Obiekt, a w konsekwencji Dopuszczający się w ramach tego obiektu określonego zachowania sprawca znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ale jeżeli statek wodny znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystarczy, że wypłynie ponad owe konwencjonalne 12 mil liczone od linii brzegowej, albo znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bo statek powietrzny opuści granicę Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas. To szczególnie istotne i plastycznie widoczne jest w przypadku statków powietrznych, pojawia się specyficzna konkurencja jurysdykcji dwóch systemów. Wystarczy, że samolot lecący z Warszawy do Berlina przekroczy granicę Rzeczypospolitej z Republiką Federalną Niemiec i nie mamy żadnych wątpliwości, że osoby znajdujące się w tym samolocie znajdują się z punktu widzenia. Zasady terytorialnej obowiązywania polskiego porządku prawnego, w warunkach w których stosuje się do nich polski kodeks karny, ale zarazem cały statek powietrzny znajduje się w obszarze terytorium Republiki Federalnej Niemiec, która ma analogiczne zasady dotyczące zakresu obowiązywania tej ustawy w aspekcie terytorialnym. Teraz jeśli chodzi o aspekt terytorialny, z punktu widzenia statusu podmiotów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdujących się na polskim statku wodnym lub powietrznym, powiemy, że nie ma żadnego znaczenia, jeśli czyn popełniony jest na terytorium, na którym obowiązuje Polski kodeks karny, jaki jest status podmiotu dopuszczającego się tej odpowiedzialności. Może być to obywatel polski, może być to obywatel innego państwa, czyli cudzoziemiec, może być to wreszcie bezpaństwowiec. Elementem, który decyduje o zastosowaniu do jego czynu polskiego systemu prawnego jest miejsce popełnienia przez niego stanowiącego podstawę odpowiedzialności karnej zachowania. Bardziej skomplikowana jest sprawa z tym, co dotyczyłoby ewentualnego zastosowania polskiej ustawy karnej. W sytuacji, w której zachowanie ma miejsce poza granicami kraju. I w odniesieniu do tych przypadków, wyróżnić należy dwa elementy. Po pierwsze, sygnalizowany już przed chwilą, związany z dopuszczeniem się zachowania na polskim, na polskim statku wodnym lub powietrznym. Przyjmiemy, że jest to zachowanie, do którego ze względu na zasadę terytorialną znajduje zastosowanie polska ustawa karna, z pewnymi komplikacjami, które łatwo sobie wyobrazić, ale poprzez zasadę terytorialną rozciągamy obowiązywanie polskiego systemu prawa karnego na statek wodny lub powietrzny, jeśli jest to statek zarejestrowany w Polsce, niezależnie od tego, gdzie on się znajduje. I przypadki, w których dochodzi do popełnienia zachowań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a więc nie na terytorium RP i nie na polskim statku wodnym lub powietrznym. Łatwo zauważyć, że w tym drugim obszarze zasada terytorialna w żadnym zakresie nie może być pomocna, gdy chodzi o rozwiązanie kwestii możliwości stosowania polskiej ustawy karnej do tego rodzaju zdarzeń. W odniesieniu do tej sfery zmienia się perspektywę i przyjmuje zasadę personalną. Przy czym ta zasada personalna jest rozwarstwiona na dwa elementy. Inaczej określa się zasady związane z możliwością stosowania polskiej ustawy karnej wobec obywateli polskich, inaczej wobec cudzoziemców, gdy chodzi o rozstrzygnięcie kwestii związanej z zachowaniem popełnionym poza terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej i poza terytorium polskiego czy obszarem polskiego statku wodnego lub powietrznego. W odniesieniu do obywateli polskich powiemy, że zasadniczo ustawa polska stosuje się do obywateli polskich, którzy popełniają przestępstwo także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym tylko, że uadekwatnia się tę zasadę. Poprzez elementy związane z charakterem zachowania, które stanowić ma podstawę prawnokarnego wartościowania i dobrami prawnymi narażanymi na niebezpieczeństwo lub naruszanymi przez sprawcę. W tym zakresie mówić będziemy o zasadach ochronnych względnej i bezwzględnej, które mają znaczenie w odniesieniu do. Kwestii możliwości zastosowania polskiej ustawy karnej w stosunku do obywateli polskich, którzy dopuszczają się czynów przestępczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zasady bezwzględnej chodzi o wskazanie w regulacjach zawartych w kodeksie karnym katalogu zachowań przestępczych, w stosunku do których popełnienie czynu przez sprawcę będącego obywatelem polskim. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej otwiera drogę do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, niezależnie od spełnienia pozostałych przesłanek. I zasadę ochronną względną, według której wymaga się warunku tzw. podwójnej karalności. Innymi słowy, odpowiedzialność karna za czyny popełnione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uwarunkowana jest nie tylko faktem stwierdzenia. I sprawca dopuścił się określonego czynu stanowiącego realizację znamion przestępstwa opisanego w polskiej ustawie karnej, ale że było to zachowanie traktowane jako zachowanie przestępcze również przez przepisy obowiązujące w miejscu, w którym doszło do popełnienia wartościowanego czynu. By sprawę skonkretyzować warto spojrzeć na przepisy rozdziału 13 i. Zauważyć, że wedle reguły stanowczej zawartej w artykule 109, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą. Bardzo stanowcza regulacja. Jeśli chodzi o cudzoziemców, stosuje się tę ustawę zgodnie z treścią artykułu 190 również wtedy, gdy popełnili przestępstwo za granicą, jak i w stosunku do obywatela polskiego. Jeżeli stanowi ono czyn zabroniony, jeżeli zachowanie stanowi czyn zabroniony również na terytorium państwa, w którym doszło do popełnionego zachowania. Ustawę polną, karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej oraz do cudzoziemca, który popełnił za granicą przestępstwo o charakterze terrorystycznym. 110 szczególna zasada ochronna. Dotycząca pewnego katalogu zachowań karalnych. Ustawę karną polską stosuje się w razie popełnienia przez cudzoziemca za granicą czynu zabronionego innego niż wymieniony w paragrafie pierwszym, a więc odczytanym przez chwilę. Jeżeli czyn zabroniony jest w ustawie karnej polskiej zagrożony karą przekraczającą dwa lata pozbawienia wolności. I bardzo ważna zasada wyrażona w artykule 111, paragraf 1. Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu. Za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia. Proszę zwrócić uwagę na układ tych przepisów i szczególną regulację dotyczącą cudzoziemców, którzy popełniają przestępstwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. I godzą w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, lub dopuszczają się przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności powyżej dwóch lat. To jest treść artykułu 110. Ale nie wystarczy stwierdzenie owych przesłanek. 111, paragraf 1 wskazuje, że potrzebne jest również wypełnienie warunku podwójnej karalności, czyli uznanie, że zachowanie, jakiego dopuścił się sprawca poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi również przestępstwo przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia. Trzeba pamiętać, że owa względna zasada ochronna względność ochrony związana jest z owym warunkiem podwójnej karalności. Nie wystarczy. Że czyn popełniony zagraniczą stanowi przestępstwo wedle prawa polskiego, konieczne jest również ustalenie, że stanowi przestępstwo wedle prawa karnego obowiązującego w miejscu jego popełnienia. Z punktu widzenia zakresu zastosowania polskiej ustawy karnej, powiemy, że realizować ona będzie funkcję ochronną w sposób względny, ponieważ jej skuteczność, jej Możliwość wykorzystania uzależniona jest od opisania takiego zachowania jako przestępne przez ustawę obcą obowiązującą w miejscu, w którym zostało ono zrealizowane. I Wyjątek od tej reguły opisany w artykule 112 kodeksu karnego, który statuuje tzw. zasadę ochronną bezwzględną, zgodnie z którym Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, a więc niezależnie od przepisów obowiązujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, gdzie zachowanie zostało przez sprawcę zrealizowane, w oderwaniu od zasady podwójnej karalności. E? Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca. Wtedy, gdy popełnił poza granicami przestępstwo tylko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Rzeczypospolitej, przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym albo przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, przeciwko istotnym interesom gospodarczym, składania fałszywych zeznań, złożenia fałszywego oświadczenia i przestępstwa, z którego została osiągnięta chociażby pośrednio korzyść majątkowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kategorie przestępstw, których popełnienie nakazuje skorzystanie z bezwzględnej zasady ochronnej, powinni Państwo zapamiętać co najmniej na potrzeby egzaminu. I zamykać dzisiejsze spotkanie chciałbym e, nawiązaniem do treści artykułu 5, który odnosi się do aspektu miejscowego. Ale nie tyle obowiązywania i możliwości stosowania polskiej ustawy karnej, o czym była mowa przed chwilą, co kwestii związanej z zagadnieniem dotyczącym miejsca, w którym popełnione zostało zachowanie. Rozróżnienie na zasadę terytorialną i personalną. Wprowadzenie reguł odwołujących się do koncepcji Zasady ochronnej względnej i bezwzględnej. Możliwość pociągania do odpowiedzialności karnej obywatela polskiego, który dopuścił się przestępstwa poza granicami kraju. Wszystko jedno, jak określone zostaną przesłanki uzasadniające pociąganie do tej odpowiedzialności. Wiemy, że są odmienne w zależności od kategorii charakteru zachowania oraz naruszonego dobra prawnego. Możliwość pociągnięcia cudzoziemca do odpowiedzialności karnej za zachowanie popełnione, Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Plastycznie obrazuje, że identycznie jak w przypadku czasu popełnienia przestępstwa. I w odniesieniu do problematyki miejscowego zakresu zastosowania ustawy i prawnokarnych wzorców istotne są dwa aspekty. Obszar, na którym można stosować polską ustawę, wyznaczany przy pomocy kryterium terytorialnego i personalnego. Oraz miejsce, w którym popełnione zostało zachowanie stanowiące podstawę wartościowania co do odpowiedzialności karnej. Musimy wiedzieć, w jakim miejscu, a w szczególności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polskim statku wodnym lub powietrznym, czy poza tym obszarem, doszło do dopuszczenia się zachowania przez Obywatela polskiego lub cudzoziemca. Problem ten jest regulowany przez artykuł 6 paragraf 2, który przyjmuje tzw. zasadę wielomiejscowości popełnienia przestępstwa. Proszę zwrócić uwagę na konwencjonalny charakter dyrektywy statuowanej przez ten przepis, czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do Działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamie czynu zabronionego nastąpił, lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. Konwencjonalna formuła służąca do odpowiedzi na pytanie, gdzie został popełniony czyn zabroniony. Chciałbym nie wchodząc w nadmiernie rozbudowaną analizę zawartości treściowej tej dyrektywy, wskazać na kilka jej elementów. Po pierwsze, sygnalizowany już wcześniej konwencjonalny charakter. Ustawodawca nie rozstrzyga, gdzie został popełniony czyn zabroniony, ale wskazuje, iż uważa się, że czyn zabroniony został popełniony w jednym z alternatywnie wskazanych miejsc. Jest to zatem Reguła konwencjonalna, taka, która służyć ma odpowiedzi na pytanie o miejsce popełnienia, stanowiącego podstawy wartościowania zachowania, przy uwzględnieniu funkcji i celów, jakie realizować ma system prawny wykorzystujący normy składające się na prawo karne. Po drugie, zasadniczo ogólna zasada związana z miejscem popełnienia. Czynu zabronionego ujęta została identycznie jak kwestie związane z czasem jego popełnienia. Zresztą e, regulacja dotycząca czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego opisana jest w tym samym przepisie. Paragraf pierwszy artykułu 6 określa czas poprzez powiązanie go z działaniem lub zaniechaniem do którego sprawca zaniechaniem działania, do którego sprawca był zobowiązany, ale czas popełnienia czynu zabronionego powiązany jest wyłącznie z aktywnością lub pasywnością sprawcy. Z punktu widzenia konstrukcji znamion typu czynu zabronionego możemy już w tym miejscu zaznaczyć, że czas jest wyznaczany przez kryterium, które w zestawie ustawowych znamion w zakresie strony przedmiotowej określa czynność sprawczą. Znamie czynnościowe to element odnoszący się do odpowiedzi na pytanie: czy podstawą odpowiedzialności będzie działanie czy zaniechanie sprawcy i czas popełnienia czynu zabronionego po łączy się wyłącznie z określeniem momentu albo odcinka na osi czasu, w którym sprawca działał lub zaniechał. Dopełnienia nakazanego przez odpowiednią normę działania. Miejsce popełnienia czynu konwencjonalnie w pierwszym etapie wyznaczane jest przy pomocy tego samego kryterium. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym znajdował się sprawca dopuszczający się określonego działania lub znajdował się sprawca. Który nie podejmował w odpowiednim momencie działania wynikającego z normy nakładającej na niego taką powinność. Zasadniczo miejsce popełnienia czynu zabronionego powiązane jest również z elementem znamion czynnościowych typu czynu zabronionego. Jest jednak uzupełnione o dwa alternatywne kryteria. Które również odwołują się do elementów znamion strony przedmiotowej, ale tyczących nie tyle stanowiącego podstawę odpowiedzialności zachowania, czyli działania lub zaniechania sprawcy, lecz wynikających z niego konsekwencji. Czegoś, co w prawie karnym określa się mianem skutku. Druga część artykułu 6, paragraf 2 wskazuje bowiem, że można uznać, za miejsce popełnienia czynu zabronionego miejsce, w którym skutek stanowiący znamie czynu zabronionego, wynikający z działania sprawcy albo taki, którego zaniechanie sprawcy nie zdołało powstrzymać nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. Dopełniające kryteria wyznaczania miejsca popełnienia czynu zabronionego związane są zatem ze skutkiem. Trzeba jednak pamiętać, że ujęte zostały odmiennie. W pierwszej kolejności miejsce popełnienia przestępstwa wyznaczać można przez obszar, na którym skutek stanowiący konsekwencje działania lub zaniechania sprawcy rzeczywiście się zrealizował. W drugim etapie można go wyznaczać poprzez wskazanie miejsca, na którym wedle zamiaru sprawcy skutek taki miał wystąpić. To ostatnie kryterium ma charakter hipotetyczny. Wielomiejscowość. Stosujący prawo mają zatem do wyboru cztery różne kryteria. W zależności od konkretnego układu okoliczności faktycznych i charakterystyki znaczenia, miejsce popełnienia czynu zabronionego wyznaczane będzie przy wykorzystaniu jednej z określonych w artykule 6 paragraf 2 przesłanek. Istnieje cały zestaw reguł konwencjonalnych wypracowanych przez doktrynę i orzecznictwo, które wskazują, w jakiego typu przypadkach decydujące znaczenie ma to, gdzie sprawca działał lub zaniechał działania, a kiedy odwołać się należy do elementów alternatywnie określających miejsce popełnienia czynu zabronionego czyli obszar, w którym wystąpił wynikający z działania lub niezapobieżony przez brak działania skutek albo też obszar, który wedle zamiaru sprawcy obejmował przestrzeń, na której skutek Stanowiący konsekwencje działania lub zaniechania sprawcy miał wystąpić. Alternatywne ujęcie kryteriów, przy pomocy których wyznacza się miejsce czynu zabronionego, jest instrumentem uelastyczniającym system prawa karnego w kontekście tej przesłanki i ma fundamentalne znaczenie w perspektywie miejscowego zakresu zastosowania ustawy w powiązaniu z kryterium czy przesłanką terytorialności oraz zasadą personalną zwykłą i zasadą personalną ochronną. Pozwala na racjonalne wyznaczanie granic miejscowego obowiązywania prawa karnego i stosowania tych instrumentów, które opisane zostały w polskim systemie do sprawców dopuszczających się zachowań na terytorium i poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego popołudnia.